Witajcie, witajcie. Dałem mojego Nikona Z9 do serwisu na gwarancji, dlatego że ja nie poprawię troszkę kadr, dam tylko troszkę niżej. O, chyba przesadziłem. Dlatego, że zaczął mi się zawieszać. Na początku myślałem, że to jest problem karty. Wymieniłem karty na nowe i problem się pojawił, jak pomagałem koledze Łukaszowi, którego pozdrawiam. Ale robi zdjęcia, zawiesił mi się. Myślałem, że może dlatego, że korzystam z SIM-u z FTZ, może jakiś jest problem. No i postanowiłem to przetestować na następny dzień, czyli 3 dni później, jakoś tak, 3 dni później, bo miałem chwilę, bo pogoda była. Wziąłem mojego Nikona ZI-180-600, akurat mam go tu pod ręką. Mam trochę bałagan. I zaczął mi się aparat zawieszać. Nagrałem to. Może załączę tutaj to nagranie telefonem. Nie jest super jakościowo, ale widać, jak mi się zawiesza aparat. Się zawiesił. Nie wiem, co to jest. Teraz się coś zawiesił. Nie odpowiada aparat. Wyłączyłem, nie odpowiada. Wyłączyłem, nie odpowiada. Ja muszę go wysłać do serwisu. Nie mogę zdjęcia zrobić. Jest Freedom, Motork. Zawiesza aparat, nie reagował na przyciski. Wysłałem do Nikona, bo jeszcze miałem kilka miesięcy gwarancji, 5 miesięcy gwarancji, postanowiłem wysłać aparat, żeby mieć potem czas jeszcze przetestować go po naprawie. Jakby, nie wiem, czy mi gwarancji nie przedłużyli, wiecie, nie wiedziałem, jak to zostanie załatwione do końca. No i aparat wrócił, dostałem informację, że została wymieniona płyta główna, czujnik pozycji aparatu, coś takiego, czujnik ruchu aparatu, coś takiego, i taśmy oczywiście zostały wymienione. Pewnie mam nowe gumy z automatu, jak tam go rozkręcali. Także paczka właśnie do mnie dotarła, wróciła. Aparat był 2 tygodnie niecałe w serwisie. Zaraz zrobię unboxing. Przepraszam Was, że tak słabo to tutaj bierzecie i widzicie. A 40 nagrywamy. Przydałoby się 28 chyba. A taka 20 mi się przydała. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. I nagrywam Nikonem ZF na kartę microSD, bo SSD się zgrywa materiał akurat, który nagrywałem chwilę wcześniej. Także tutaj rozpocznę otwieranie. Zobaczymy, czy mi się uda. Czekajcie. Może uda mi się cofnąć ten obraz trochę do tyłu. Wezmę stąd laptopa. Cofnę tutaj troszkę tą kamerę maksymalnie, co mogę. I postaramy się tutaj dać kartonik. O. I zobaczymy, jak tutaj wyjdzie nam unboxing. Weźmiemy nożyk. Gdzie mam ten nożyk? Ruszałem tutaj przed chwilą. To jest nożyk po mojej świętej babci, świętej pamięci babci. Taki antyk mam. Wziąłem, jak byłem w Polsce ostatnio. Mama mi podarowała. Babci coś miał. Chyba nawet nie wysyłałem aparatu w oryginalnym pudełku, bo było duże. Wysłałem go jakoś tak inaczej zapakowanego. Zobaczymy, jak on do mnie wrócił, jak zapakowany. Zapakowany jest dosyć konkretnie. Ładnie się tutaj postarali, muszę powiedzieć. Tak. Wróciła do mnie fakturka.
wrócił do mnie aparat tak zapakowany. O, my go tutaj rozpakujemy. Bardzo fajna ta jest sprzęta. No, i ja go tak mniej więcej wysłałem. Wysłałem go z kartą gwarancyjną. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakąś tą kartę gwarancyjną. Na wierzchu nie widzę. Zobaczę, czy jest w środku dołączona. Mogłem sobie to przez telefon podłączyć, bym lepiej widział kadr. Dajmy niżej. O. Nagrywa się dźwięk, chyba się też nagrywa. O, mamy kartę gwarancyjną. Puszczę tutaj. Ja wstałem aparat tak w pudełku, żeby mniej miejsca zajmował, bo te pudełko oryginalne było bardzo duże. Jest aparacik. Wygląda na wszystko w porządku. Tak, mój ma tutaj strzała. Dostałem wychodząc czy wchodząc do czatowni. Koleś machnął drzwiami i aparat dostał strzała. Tu wszystko wygląda w porządku. No trochę jest chłodny, ale to jest sprzęt niby profesjonalny, więc powinien dać radę. Zaraz wezmę baterię i kartę włożę do środka. Być może weźmiemy i użyjemy z obiektywu jakiegoś. Zobaczymy, czy działa. Dobra, to czekam karty. Okej, no to wróciłem. Dajmy to troszkę wyżej. Pewnie wszystkie są mamy. Pozdrawiamy kanał Wysokiej Sony. Mamy dwie karty, baterię i 35. I zobaczymy, jak się aparat zachowa. Najpierw nałożymy baterię. Jest zapięta. Podepnę mu. Zobaczmy, czy jest kurtyna na dół. Kurtyna jest do góry. Czyli postawimy fabryczny słon. Czyli przyłączyć, żeby kurtyna się zamykała przy wyłączeniu aparatu. Zamontujemy kartę. Mamy nową płytę główną. ProGrade jest jako druga. A Delkin Black jest bardzo szybką kartą i ona na maksymalnej jakości RAW-ów praktycznie nie zwalnia. Nawet nie wiem, czy się bufor zatyka. Nie pamiętam, ale chyba z testu się nawet bufor nie zamykał. Nie zatykał na height. Ok, mamy włączone. A, ustaw zegarek, wszystko muszę ustawić. I wszystkie tryby mam zerowane ustawienia. Muszę sobie wgrać. Na szczęście mam kopię gdzieś tam zapasową zrobioną tych ustawień. Więc sobie wgram ustawienia. Tu będziemy jedno SD. Ale zobaczmy, czy on w ogóle działa. A tutaj tryby, no tak, mam typowe ustawienia. Tutaj weźmiemy sobie TWS. Widzimy, że działa. Zobaczmy tutaj sobie JPEG. My nie chcemy JPEG-ów, tylko my chcemy RAW. Basic, więc musimy wejść w menu fotograficzne. Backup chcemy. Image quality to my chcemy. RAW tylko. Okay, ja tylko w RAW-ach robię. I mamy lossless compress. Lossless compress mam RAW-y i mam włączone backup na Delfin i Delfin mi raczej spowolni tą serię. Zobaczmy. Uwaga, start. A, bo mam pojedynczy, wezmę high speed. A jaka jest high speed? Zobaczmy, jaką mamy high speed. 20, ok, 20.
tam mówię 63 zdjęcia, ale jak jeszcze zapisuję, to niech skończę zapisywanie, ale jak wyjmiemy tą kartę wolniejszą, która spowalnia, weźmy menu, sformatujmy kartę pamięci, slot 1, quick format i weźmy jeszcze raz. Widzicie? No, dwie takie samo szybkie karty. Zeszło mi z 21 zdjęć na 18 i nie staje. Nie wiem, czy gdzieś widzieli. Na 18 mi zeszło z... i nieskończoność. Także tak to bierze i wygląda. Od razu zobaczę, jak wskażę licznik zdjęć, ile zdjęć jest zrobionych. Na tą ProGrade wygram ustawienie aparatu, jakie miałem. Tutaj się zdjęcia zaimportowały, tak, tu się zdjęcia zaimportowały, tutaj się pokopiowało, tak, pokopiowało się. Włóżmy tutaj teraz ten, o, hop, a muszę włączyć NASA, muszę połączyć się z NASem, bo mam tu kopię na NAS mam. Tak mi się wydaje, chyba, że mam tutaj, tutaj raczej nie mam tej kopii. Nie mam. No nie, no teraz mi się nie chce połączyć. Muszę wyłączyć i włączyć chyba nas. Ostatnio mam coś z internetem. Wywala mi tutaj. No niestety będę musiał to nie wyłączyć, nas i włączyć, więc wam tego nie pokażę. Spauzuję na razie. Jest dźwięk, sprawdzę jeszcze jak tutaj Wi-Fi. Przegrzał mi się router i się zaczęło tak, że tak powiem, coś sypać. No tutaj niby jest wszystko w porządku. No to zrestartujemy tego. Nas zrestartujemy, dobra. Robię pauzę i do zobaczenia za chwilę. Zobaczymy, jak powrani ustawień. No ale widzieliście, że szybka karta Delphin i nam aparat na high quality, na najwyższej quality RAW-ów nie zwalnia po prostu. Jedziemy serio. W międzyczasie sprawdzę, jak wygląda licznik ze zdjęciami. To nie to. To jest F. Tutaj chcemy Nikona Z9. O, tutaj są... numeracja jest kontynuowana. Czyli tylko się ustawień wyzbyłem w aparacie. Poza tym wszystko jest w porządku. Witajcie po przerwie. Po wielkich perturbacjach, i sobie 12 tysięcy. Czekajcie, zapalę światło. O. Teraz tylko 18 tysięcy. Taka jest różnica między 512 a 18. 36 tysięcy, 40. Wczoraj za tydzień nie pomogło. Dobra. Teraz udało mi się połączyć z wszystkim. Kopiuję ustawienia na kartę. Postaram się przewrócić ustawienia z karty. Zobaczymy, czy mi się uda. Jeszcze tego mi się uda. Lot, menu settings. Lot. No i co, już jest. Ta. Odzyskałem ustawienia. Zobaczymy, czy wszystkie. Dlatego czasami się opłaca robić kopię ustawień, że jak wam się coś wysypie, to możecie zrobić przywrócenie ustawień po prostu i tyle. Może teraz po serwisie ten aparat znowu zacznie być widziany przez aplikację webcam i będę miał lepiej do streamowania. Zamiast kamerki w iMacu będzie Z9. Namierzał. Zobaczmy te zdjęcia. Wszystkich tutaj tych nie ma. Nie ma.
głos. Wszystko wygląda w porządku. Uwielbiam ten aparat. Tak mi go brakowało przy fotografii ptaków, że naprawdę szkoda mówić. Nie sądziłem, że tak będzie mi go brakowało. Tak powiedziałem, że może bym go sprzedał. Bym sobie używał tego Nikona ZF, ale jednak się przyzwyczaiłem do niego w fotografii zwierząt. A ZF jest świetny, ale do takiego vlogowania, do spacerów, do chodzenia jako drugi aparat. Na zleceniach, wiecie, mam go na szalckach, szeroki kąt, 40 dom albo 35, tutaj wtedy 85 albo 70-200 i jedziemy z koksem. Zobaczymy, jak się będzie stabilizacja zachowywała. Single Photos, wszystko tutaj mamy ustawiane. Data. Ustawił się 39, 40. Ustawił się, wszystko się ustawiło. Przejdźmy jeszcze tutaj. O, nie to. Żeby zasał sobie ustawienia daty z... No, zasał sobie ustawienia daty. Satelity, najpierw. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego nagrania. Drugi raz robiłem unboxing mojego Z9, na którego odkładałem kilka lat. Całą rentę. Ale było warto. Wiecie, czasami warto odłożyć sobie na coś takiego. Może nie potrzebujecie, ale takiego bardziej wyjątkowego, żeby się czuli, że no, macie takie ograniczenia, nie mogę się za bardzo poruszać. Nie robię tutaj jakiś super, pewnie nie będę zawodowym fotografem zwierząt, no bo na jakąś wyprawę nie pójdę, tylko tam do parku, do ogrodu. Ale daje mi to na przykład takie poczucie, że nie mogę zwalić ten aparat Z9 i ten obiektyw 180-600, że nie mogę zwalić tego na sprzęt, tylko na to, że mi się dupy nie chce ruszyć. I wymówką jestem tylko ja sam. I sam dla siebie mogę być wymówką. Nie mogę tego zganiać w ogóle na sprzęt, więc to jest o tyle fajne. I zarazem uświadamiacie sobie, że to wy jesteście problemem. Jak już coś jest problemem. Dziękuję Wam. Do usłyszenia. Zapraszam Was na ten kanał. I to tyle. Trzymajcie się. Ciepło. No się tu patrzeć, a nie tam. Patrzę się, jak to tam wychodzę w tym ekraniku, bez sensu. Jeszcze raz, trzymajcie się.